Scena pierwsza, ujęcie 1500-1900, gotowi, akcja! Cześć, witam was Marta z Van Gogiem. Z Van Gogiem? Tak. A ja? Też. Lubisz Van Goga? Tak. No fajnie, pogadałbym o sztuce, bo też go lubię, ale wiesz co, chyba pora zaczynać, bo czekają na nas korespondenci z hoteli. No to zaczynajmy. Zaczynajmy, cześć! Cześć! Oh yeah! Marta, to z kim łączymy się na początek? Z Patrykiem i z Magdą z Częstochowy. Z Częstochowy? Dawno tam nie byłem. Fajne miasto. Cześć, co u was? Cześć. Dzień dobry Państwu. Już najbliższy piątek zapraszamy na wieczór z muzyką na żywo w naszej restauracji. O muzyczny klimat zadba Jarosław Woszczyna i jego goście Anna Bińczyk oraz Miłosz Caban ze swoją siostrą Marceliną. To doskonały moment, żeby spróbować nowych dań z jesiennej karty menu naszego szefa kuchni Mirka Kały. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę www oraz zachęcamy do śledzenia naszych social media. Dzięki. Ja bardzo, bardzo lubię muzykę. Bez niej nie potrafiłbym żyć. Najbardziej lubię rap. Rap? Mój Van Gogh by tego nie przeżył, ale nie dążmy do tego tematu, ale za to przenieśmy się do Warszawy na Krakowską. Cześć, witajcie. Na Krakowskiej zapanowała już jesienna aura. Październik zbliża się do nas dużymi krokami. Czy wiecie, że miesiąc ten na całym świecie uznawany jest za miesiąc świadomości na temat raka piersi? Z tej okazji już 2 października chcemy zaprosić was na różowy event, naszym świadomym krokiem w stronę jesieni. Tego wieczoru zapewnimy wam moc informacji podczas rozmów z osobistościami ze świata zdrowia, jak i biznesu. Dziękuję Julka, że o tym wspominasz. Jednak rak piersi jest rzeczą, której nie wolno bagatelizować. Dlatego apeluję do wszystkich kobiet, aby się zawczasu przebadały i dbały o swoje zdrowie, bo bez was świat byłby dużo smutniejszy. Tak, to prawda. Nasze zdrowie jest najważniejsze i dbajmy o siebie. A ja zaznaczam swoją solidarność różową bluzą, a teraz połączymy się z Kasią. Dzień dobry. Jesienna aura zawitała także do nas. Długie wieczory zapraszają wszystkich miłośników Złotego Trunku już 15 października do Zamku Janów Podlaski na zamkowe święto piwa. W programie przewidziano dużo atrakcji, między innymi spotkania z ekspertami branży piwowarskiej czy gry i konkursy. Do zobaczenia. Dobre piwo, w dobrym towarzystwie, w luksusowych wnętrzach. Nie może mnie tam zabraknąć. Dobra, Przemek. Na piwo jeszcze przyjdzie czas, a teraz goście czekają na linii z Warszawy. Cześć, Warszawa. Cześć. Dzień dobry. Tu Adam. Przygotowujemy już od wakacji moc atrakcji i zawieszek na Boże Narodzenie, choinek na przykład. Serdecznie pozdrawiamy Warszawę. W naszej pracowni ceramicznej przygotowania ozdób świątecznych też idą już pełną parą. Prawda, potwierdzam. Sprawdźmy może, co robi Fundacja Leny Grochowskiej w Gdańsku. Cześć! 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 Nagrywam dziś nową pracownię ceramiczną w gdańskim oddziale Fundacji Leny Grochowskiej. Cześć Kasiu! Cześć! Powiedz nam proszę coś o waszych początkach. Cześć! Widzimy się po raz pierwszy. Pracownia istnieje 3 tygodnie, prawie miesiąc. Zaczęliśmy z 5 pracownikami. Jak widzicie, radzą sobie wyśmienicie. Za chwilę będzie ich więcej i za chwilę też otworzymy naszą kafę Fryderyk. Super. Dzięki. Super, nie możemy się doczekać. Dzięki, wracam do swojej pracy pierwszej. Dzięki, Ania. Czekaj, bo jeszcze mamy na linii Anię. Halo, Ania. A ja tylko jeszcze dodam, że już najbliższy piątek
Noc Księgarn Arche. I z tej okazji zapraszamy Was na godzinę 18 na spotkanie z niesamowitą parą Małgorzatą i Krzysztofem Hilar, autorami bloga rodzinazodzysku.pl i autorami książki Po pierwsze miłość. I właśnie na temat tej książki będzie nasze spotkanie. Także zapraszamy serdecznie jeszcze raz, godzina 18, 7 października. Fajnie, takie spotkanie z książką to super sprawa. To prawda. W naszej kawiarni można spotkać się ze super sztuką malarską. Zobaczcie sami. Cześć, nazywam się Kinga i jestem tu rzecznikiem prasowym Cafe Fryderyk. I dziś chcę Wam powiedzieć, że jest popularowa wystawa obrazów, którzy nasi koledzy zrobili nad morzem. I zapraszamy do Cafe Fryderyk, żeby zobaczyć te śliczne obrazy. To my się żegnamy, a ja chcę się przekonać z moim Van Goghiem, czy mu się spodoba sztuka współczesna. A ja? Weź mnie, też ty. No dobra, to sayonara. Dzięki. Oh yeah! Dobrze, idę do psychologa. Ha 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 ha